Właśnie, co powiedzieć po takim meczu, gdzie jesteśmy na pewno, taka sportowa złość nas była po tym meczu w Krakowie. A w tym meczu, no nie oszukujmy się, mieliśmy przewagę nad drużyną z Nowego Sącza. Wydawało się, że kontrolujemy ten mecz, strzeliśmy bramkę, no, ale to nie wystarczyło, bo w końcówce dostałem bramkę na 1-1. Niestety jest tylko remis. Mieliśmy w pierwszej połowie sytuację, gdzie mogliśmy strzelić na 2-3-0. Sam miałem z dwie sytuacje, żeby zamknąć ten mecz, myślę, że byłoby już po sprawie do przerwy, a tak niestety tylko remisujemy. Trener Tarasiewicz przed chwilą tłumaczył się na konferencji prasowej, ale ze spokojem, tak przynajmniej wyglądało to na konferencji, przyjął ten wynik. Mówił, mamy jeszcze 30 kolejek, dobrze, że nie teraz, a nie, że teraz, a nie na koniec sezonu. Czy tak wyglądała szatnia po zejściu, czy raczej było cierpko i były słowa takie męskie, które padły? Znaczy nie było jakichś męskich słów. Wiadomo, że każdy jest niezadowolony z tego remisu, bo my chcemy wygrywać, a nie tylko remisować, ale trzeba ten punkt też szanować, bo wiadomo, jak było w tamtym sezonie, gdzieś pod koniec nam zabrakło tego jednego punktu, może gdzieś nie są kibice zadowoleni, bo my też nie jesteśmy z tego remisu, ale mam nadzieję, że ten remis da nam taki na koniec sezonu ten punkt, który może nam brakować, ale jestem pewny, że nie będziemy do ostatniej kolejki czekać, tylko mam nadzieję, że wywalczymy ten awans sobie już szybciej, bo wiadomo, że tak jest to na ten sezon. Jasne. Ja wiem, że to będzie trudne pytanie do napastnika, bo to nie ty bezpośrednio za to odpowiadasz, natomiast no, drużyna to jest jeden organ. Co poszło nie tak, że znowu przypominają się te momenty, które były w poprzednim sezonie i dwa sezony temu? Ty możesz odpowiadać tylko za to, co było w poprzednim sezonie i w tym. Natomiast jakaś taka ogólna diagnoza, dlaczego? Ty powiesz pewnie dlatego, że nie strzeliliśmy drugiej bramki. No to już będzie trochę kamyczek do twojego ogródka. No myślę, że może gdzieś troszkę zabrakło tej koncentracji na sam koniec, bo druga połowa też nie była już na takiej intensywności jak pierwszej, gdzie cały czas atakowaliśmy i stwarzaliśmy sobie te sytuacje. Mieliśmy w drugiej połowie częściej piłkę, utrzymywaliśmy ją, ale nie stworzyliśmy chyba w drugiej połowie takiej stuprocentowej sytuacji, którą moglibyśmy zamienić na bramkę, a w końcówce widzieliśmy wrzutka, gdzieś Krzepo niefortunnie zbił tą piłkę na Marciana, no i już nie było za bardzo co zrobić, ona wtoczyła się do naszej bramki i tak jak mówiłem, niestety tylko remisujemy dzisiaj. To trochę o pozytywnych rzeczach, bo z jednej strony bramka, to już mówiliśmy, a z drugiej strony duża taka swoboda w odnajdowaniu się w sytuacjach. Miałeś tam swoją czutkę, jak zwykle magnes na tę piłkę, przy tej głowie, kiedy dobijałeś piłkę, też być może mogło wpaść. To jest najlepszy Karol Czubak, jaki może być na ten moment twojej kariery, twojej przygody z piłką? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że gdzieś ten zapas jeszcze cały czas mam, bo wiadomo, to jest dopiero początek sezonu. Gdzieś w Bielsku Białej jeszcze to nie było to, z Sosnowcem i z Wisłą powoli dochodzimy do siebie. Teraz na pewno czułem to po sobie też, że wyglądało to lepiej, ale myślę, że jeszcze z każdym następnym meczem będzie to lepiej wyglądało, jeszcze troszkę poprawić tą skuteczność i myślę, że będzie już takie ja w jednej z lepszych ocen. Okej, Huberta Adamczyka dzisiaj zabrakło. Wiemy, że to jest jednak paliwo do akcji, do wystawiania piłki. Jak duża to jest strata dla waszego zespołu? Bo dzisiaj miałem wrażenie, że w ogóle nie zastanawialiśmy się w okolicach 30-40 minuty nad brakiem Huberta Adamczyka, bo po prostu było dobrze. Jak to wyglądało z pozycji murawy? No wiadomo, gdzieś Hubert jest ważnym zawodnikiem dla nas, co pokazał w tamtym sezonie, ale no, nie możemy gdzieś też skupiać tej naszej gry na jednej osobie, bo jest nas 11 na boisku, są rezerwowi, którzy są ciągle gotowi do zmiany i na pewno czekamy, aż Hubert wróci, ale też nie popadamy w jakiś niepokój, gdy nie ma go na boisku. Ostatnie pytanie ode mnie, bo podeszliście po meczu do kibiców i obrazek, który chyba jest taki krzepiący dla piłkarzy. Nie było wyzwisk, nie było wiadomo czego, tak, trzy kropki, tylko było ok, panowie, dajcie z siebie wszystko w następnym spotkaniu. Łaskawi są dla was, mam wrażenie. No pewno, gdzieś ta publiczność u nas jest bardzo wyrozumiała dla nas, ale jest nam to potrzebne, bo takie gdzieś wyzwiska czy coś w tym stylu to nam nie pomaga, a gdzieś są też młodzi chłopacy, którzy może inaczej to odbierają, nie potrafią gdzieś sobie z taką presją poradzić, a na pewno jest to bardzo pozytywne dla nas i dla każdego z zawodników, że kibice nas wspierają i możemy czuć ich wsparcie na każdym meczu, czy jesteśmy u siebie, czy na wyjeździe. Dobrze, to ode mnie szybkie dwa pytanka. Jak ci się współpracowało z Omranem Hajdarem dzisiaj? Bo jednak debiut
myślę, że pokazał parę takich nieszablonowych decyzji i dobrze się z Wami tutaj zgrał. Jak Ci się z nim grało dzisiaj na boisku? Na pewno gdzieś myślę, że on nam dał taki pozytywny impuls naszej drużynie. Gdzieś wiadomo, że jeszcze to zgranie nie jest na najwyższym poziomie, bo przyszedł dopiero teraz. To jego tak naprawdę pierwsze minuty od razu w pierwszym składzie, także można powiedzieć, że troszkę został rzucony na głęboką wodę. Ale myślę, że wywiązał się ze swojego zadania dobrze, zagrał dobry mecz i mam nadzieję, że oby tak dalej z jego strony. I drugie takie pytanie, czy dla Was mentalnie to trochę nie za dużo? Mam tutaj wrażenie, że trochę taka seria niefortunnych zdarzeń Was dotyka, mówiąc ładnym językiem, w sensie no, ten mecz z Sosnowcem 0-0, mecz Wiśle Kraków, o którym jest już cała legenda i meteorologia zbudowana i dzisiaj. Taki skrót zdarzeń na początku sezonu, no gdzieś jednak chyba psychicznie też Was dotyka bardzo mocno, tak? Znaczy, no dziś wydaje mi się, że każdy jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, no może większość jest doświadczonymi zawodnikami, którzy potrafią radzić sobie z takimi sprawami. No wiadomo, ten mecz w Krakowie potoczył się jak potoczył, ale trzeba go wymazać z pamięci. Dzisiaj zremisowaliśmy i trzeba się już skupić na następnym meczu, bo teraz czekają nas dwa spotkania wyjazdowe, gdzie wyjeżdżamy i będziemy ten cały tydzień praktycznie na wyjeździe, bo nie będziemy tu wracać i chcemy przywieźć tam 6 punktów.